Czy dieta to oznacza po prostu zrezygnacja ze wszystkiego i świat wtedy nam się stanie na stole szary, taki bury, czy wręcz przeciwnie, może być kolorowy i może mieć wiele, wiele odmian tych kolorów i o tym, jak ewentualnie wykorzystać sezon na owoce, warzywa, porozmawiamy z kimś, kto na tym dobrze się zna. Monika Przestalska, dietetyk kliniczny, jest moim Państwa gościem. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam się szczerze, zastanawiałem się przed tą rozmową, czy jestem odpowiednim kandydatem do tego, żeby ją poprowadzić. I tu już nie chodzi o zadawanie pytań nawet, no ale czy... No właśnie, czy ja jestem przykładem na dobrą, jakiekolwiek dobre odżywianie, nie wiem, tak z wyglądu, dlatego się tak zastanawiałem długo. Właśnie, ale tak mówiąc już serio i poważnie, zanim wejdziemy w jakieś szczegóły, to dieta to jest równoznacznik z tym, że będzie szaro, bura na stole, nudno i będziemy patrzeć tylko na innych, jak to wygląda. Ja wiem, że dużo możesz mówić, ale tak na początek. No, rozpędzam się. Ogólnie, gdybym miała zajmować się szarym i burym światem, to bym się tego nie podjęła. No musi być kolorowo, bo wtedy nas to interesuje, motywuje, fascynuje i chcemy w to wchodzić. Na początku może być trudno, no bo tak jak z każdym kamieniem, który trzeba oszlifować, więc tu a propos, czy ktoś jest dobrym kandydatem, czy nie, okaże się po czasie, tak, po tym jak do tego podchodzę. I a propos wakacji i tego czasu, który mamy, niesamowite jest to, jak wiele uwagi wkładamy w strój kąpielowy, w walizkę, w którą mamy się spakować, w ten kierunek wakacji, a mniejszą uwagę przykładamy do tego, na co ten strój będzie zakładany, czyli na ciało, nasze ciało. Ono nam się będzie odwdzięczać, jeżeli rzeczywiście poświęcimy mu chociaż tyle uwagi, no co dobra, właśnie... No ale to właśnie jest, no? Ale to właśnie jest, bo to jest tak, że to jest taki syndrom pod tytułem w nowym roku zacznę, tak, albo już na wakacje zacznę. Kaloryfę, tak. I oczywiście nikogo nie krytykujemy, bo to po prostu jest ludzkie, czy to dobre, czy to złe, ale to jest ludzkie. Natomiast o co mi chodzi? Czy diety cud to jest coś możliwe? Czy podejmowanie programów pod tytułem w 3 miesiące z niedźwiedzia w chudzielca to jest możliwe i sensowne? Możliwe jest, ale jest bezsensowne. Zawsze powtarzam pacjentom, że metodykę na to, żeby kogoś bardzo szybko odchudzić, to jest chwila. Natomiast pytanie zawsze jest, co dalej? Bo ja już przerabiałam takie wątki. Trafiali do mnie pacjenci, którzy na kefirze i grejpfrucie przeżyli, przetrwali 3 miesiące i rzeczywiście efekt osiągnęli. Tylko no, zawsze trzeba wrócić do normalności. Dzisiaj mamy indeks klasyfikujący... Dobrze, a jeszcze drugie ci powiem, no? Zaprawdę wejdę ci słowo. A czy po takich 3 miesiącach przenosili ci na przykład wyniki badań lekarskich? No o to prosiłam. Co prawda nie mieliśmy wyników przed, no bo pacjenci z różnych stron trafiają, ale po, no często to były niedobory witaminowe, to były różne wariacje w elektrolitach, często wahnięcia na glikemii, czyli takie spadki cukru po znowu takie hamowanie typowo w tym ośrodku trzewnym, czyli tutaj brzuchu, bo insulina to ma ten swój rewir tutaj właśnie. Więc jeżeli my po sporym czasie takiego mocnego deficytu kalorycznego wejdziemy znowu na takie obroty, no bo wracamy do swojego starego świata. Efekt jest, cieszymy się, no fajnie poszło, no to dobra, to teraz mogę szaleć, są grille, są lody, są gofry, bo wakacje trwają, natomiast no zatroszczę się o to za chwilę. Nie, no by jechać nad morze, gofra nie zjeść, nie, no żadnie no, dietetycy no. Też jedzą, ale tak jakby cała reszta jest w miarę uporządkowana. Dlaczego mówię w miarę? Bo dobry, zdrowy styl życia to nigdy nie jest katorga. Nigdy. Gdyby tak było, to naprawdę ciężko by nam było to jakby fascynować ludzi tym, że tak się da. Da się po prostu jeść normalnie, może to smakować, można w to wchodzić naprawdę z radością i można sobie jeszcze na coś pozwolić. Jeść normalnie, to znaczy jeść normalnie, to znaczy, że tak, omijamy niektóre półki, czytamy skład, jaki jest z tyłu opakowania, to jest jakaś część takiej najprostszej diety, bo zadam jeszcze parę innych pytań, ale takie najprostsze, że patrzymy, co jemy. Na początku warto chociaż to znaczy się, jeżeli pacjenci przychodzą do dietetyków, no to my już robimy tą pracę, czyli my tak jakby podpowiadamy produkty, których etykiety są już nam znane. Ale rzeczywiście uczymy, jak z rozwagą do tego podchodzić. Natomiast taka obserwacja, taka stała, regularna jest w tym kierunku, że jeżeli pacjenci wchodzą rzeczywiście w te regularne posiłki, no mniej więcej z podobnych produktów,
produktów, utkane, no to wchodzą do sklepu i lista zakupów jest bardzo krótka. Nie skupiamy się na całych półkach, tylko bierzemy konkrety. Lodówka osób żyjących zdrowo jest tak naprawdę niewypełniona po brzegi. Ona jest tak w sam raz, że zawsze jest jeszcze trochę pustego miejsca, bo tak naprawdę wchodzę do sklepu, mam swoją olejkę, biorę najbardziej niezbędne rzeczy. Ale rozumiem, że to nie jest tylko sklep z warzywami. Nie, to jest no, standardowy sklep. Czy mniej, czy bardziej wielkopowierzchniowy, w którym naprawdę odnajdzie się i dietetyk, i osoba, która chce zdrowo funkcjonować. Dobra, funkcjonujemy zdrowo, no to co szukamy, ja nie będziemy mówić o firmach, markach, bo wiadomo, że tego zrobić nie możemy, ale to co szukamy, obojętne czy to jest pieczywo, czy to będzie warzywo, czy to będzie wędlina, szukamy tego w najlepszej jakości i to jest taka podstawa też. No tam, to jest bardzo istotne, no bo czym się żywimy, tym tak naprawdę jesteśmy, nie? No, trzeba pamiętać, że z tych produktów, które wprowadzamy w nasze ciało potem jest budowane, tworzone. Bardzo ważna kwestia, na którą dzisiaj się nie kładzie tak jakby nacisku, to jest to, że my nie wiemy, co jest czym w pożywieniu. Czyli dzisiaj jest takie ogólno pojęte hasło, jedz zdrowo. Zdrowo to można jeść przez cały dzień miskę warzyw albo chrupać marchewki, rzodkiewki, bo też takie przypadki mam. Czyli patrzymy na to, no cały dzień idzie pudełeczko warzyw, nie? No, no fajnie, nie mogę powiedzieć pacjentom, że to jest niezdrowe, natomiast to nie jest kompletne i tak naprawdę jedząc w ten sposób będziemy słabi i w dłuższej perspektywie. Może trochę, nie, no oni jedzą trochę szerszy wachlarz, ale rzeczywiście, no to znowu kłania się pewien model żywienia, że same warzywa na przykład. No, mówię, to do czyli końca co, nie będzie komplementarne. Zdrowe podejście byłoby takie, żeby zjeść kawałek, nie wiem, dobrego grillowanego mięsa, na przykład steka. Daję przykład. Bo teraz do tego zjeść surówkę, wypić wodę, tak, to jest dobry przykład? Tak, bo teraz czy zły? W co wchodzimy? Nie, no, bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że my musimy wiedzieć, co jest czym dla nas. Czyli teraz to mięso jest białkiem, czyli podstawowym budulcem naszego ciała. Jeżeli człowiek codziennie podlega no takiemu normatywnemu, jak to określam, zużyciu, czyli skóra się złuszcza, włosy wypadają, no każdy coś z nas tak jakby traci, nie mówiąc już o wymianie wewnątrz endogennej, czyli wymieniamy komórki, krwinki, hormony, enzymy, wszystko, tak? Złuszcza się błona śluzowa, żołądka na błonek i on się wymienia, rotuje. Czyli musi być pewien budulec, z którego to wszystko powstaje. Człowiek jak śpi, to jest czas odrestaurowywania wszystkich tkanek. I teraz, jeżeli my zasypiamy, hormon wzrostu wchodzi na obszar naszego organizmu, chce działać, budować, leczyć, czyli tak jakby reperować wszystkie niedomogi z całego dnia. Nie wiem, jak jest uszkodzenie jakieś w jelicie grubym, w nabłonku, w mięśniach, czy gdziekolwiek, musi to naprawić. Ale jak nie będzie miał czym, bo nie będziemy dostarczać organizmowi podstawowego budulca, czyli aminokwasów idących z produktów typu mięso, ryby, sery, jaja, produkty mleczne, a dobra, takie dni są tak, bardzo często. Czyli tak, ale jesteś na przykład za tym, żeby funkcjonował podatek cukrowy, który funkcjonuje? O, poważnie. Tak. Nie no, poważnie generalnie... Pytanie. Cukier, no, to jest takie duże zmierzenie z rzeczywistością, że my dużo wiemy, jak bardzo szkodzi nam cukier, ale nie potrafimy tych rękawic założyć i stawić temu czoła. Czyli jest za. Dobrze, to teraz tak, oczywiście, żeby przyjść, no, taką barierą, żeby pójść do dietetyka, bardzo często jest tak, że jak on by był... Nie wiem, czy jest, ale jak był na tak zwane NFZ, to ciężko się pewnie dostać. A pójść do dietetyka prywatnie, to każdy zaczyna liczyć pieniądze. No i to się robi pewnego rodzaju bariera. Dobra, to tak spróbujmy powiedzieć, ja wiem, że pewnie mógłabyś wykład coś na ten temat powiedzieć, ale żeby nie iść, nie wiem, w czytanie diet z gazet, albo nie żywić się samą marchewką, bo to robi królik i jemu to dobrze wychodzi, to czego szukać, jakiego balansu, jeśli ktoś no, nie może... A może gdzieś nie chce iść do dietetyka. Takiego balansu szukać w tym wszystkim. No generalnie poukładać sobie chociażby harmonogram posiłków, czyli taka podstawa. Nie, że podjadam cokolwiek, bo nawet podjadając właśnie bardzo zdrowe rzeczy, możemy wpływać na rozchwianie glikemii, czyli jeżeli ktoś naukłada sobie w domu miseczkę rzodkiewek i bardzo zdrowych rzekomo owoców i to jeszcze sezonowych, tak a propos, czyli malinki, jagódki, czereśnie i tak dalej, no i będzie jadł jeden zdrowy posiłek, potem troszkę owoców, potem siądzie do bardzo zdrowego obiadu, potem jakiś kompot z tych zdrowych owoców i jeszcze tam jakiś owoc, no przecież zawsze to lepsze niż herbatnik czy kawałek sernika i jeszcze potem zdrowa kolacja, to i tak jest źle, dlatego że
posiłek, to jest posiłek. Właśnie w nim mamy kompletować to, co jest dla nas odżywcze, czyli to, o czym powiedzieliśmy, białko, jakieś paliwo i warzywa. Natomiast wszystko, co pomiędzy posiłkami, no to absolutnie dobra, to kiedy, odpada. To kiedy jest te zdrowe owoce, jeśli owoce przy posiłku. Przy posiłku jemy jako, albo jako dodatek, ewentualnie no, wtedy, kiedy już rzeczywiście trzeba liczyć, ile spożywamy węglowodanów. Jako deser, a taki od razu po? Jak to mamy potraktować? Znaczy, no bo zawsze widzimy, ktoś gryzie jabłko, to jest zdrowie, tak. Owoc to jest zdrowie, na drugie śniadanie jest owoce. Producent pracy, soku owoce. Mówi, wypij rano szklankę soku. No nie są złe, no nie można powiedzieć, że są złe, tak? Tak. Te truskawki ponoć dobrze wpływają na nerki, mają niski indeks glikemiczny, więc nie są złe. No to kiedy je jeść? No jeżeli, ale tak, jeżeli patrzymy tylko na sam indeks glikemiczny, no to dobra, to skupimy się na tym, że wiele jest owoców, które możemy no dobra, jeść. To, ale kiedy je jeść, Monika? Przy posiłku, czyli tak, siadam sobie do obiadu. No i teraz tak, jeżeli mam swój obiad, mogę dołożyć tą porcję owoców, natomiast teraz uwaga, jeżeli jestem osobą, która ma już rozchwianą glikemię, czyli poziom glukozy w badaniach, tudzież insuliny, mam często właśnie takie skoki cukru lub spadki cukru, to trzeba to już policzyć, no to wtedy kłania się bardziej wizyta u dietetyka, który to pomoże okiełznać, ale wtedy te cukry, które spożyjemy z owoców, one często muszą być wkomponowane i wliczone tak jakby w ten posiłek, mhm. Czyli z tego posiłku musimy trochę innych cukrów zabrać. A jak nie mamy? A jak nie, w sensie... Tego problemu z liczeniem... To dokoptowujemy do posiłku. Dlaczego? Dlatego, że na ten posiłek po spożyciu jakiejś kaszy, ryżu czy makaronu w tym daniu w naszym organizmie podniesie się poziom glukozy i insuliny, czyli takiego ładowacza tego paliwa do pieca, bo komórka jest jak piec, chce to paliwo przyjąć, spalać, dzięki temu mamy energię. I teraz tak jakby te owoce zostaną razem spożyte, wykorzystane właśnie no dobra, dzięki ale pracy. To tak, no dobrze, to teraz, no. bo to wszystko to, co mówisz, oczywiście jest prawdą. Mm-hmm. Wierzę ci na słowo. Mm-hmm. Natomiast mówiąc już też całkiem poważnie, no to no, ciężko jest to do końca policzyć, bo nam się wydaje, no cóż, jeśli zjemy mały kawałek mięsa, jest tam gdzieś mm-hmm. coś, jest jakieś warzywo, potem tak. jest jakiś owoc, no nie jemy, nie wiem, nie zajadamy się lodami, ptysiami, nie pijemy czegoś tam, no to nam się wydaje, że to już jest okej. Okay. No bo tak naprawdę... I tak, jak da się to jakoś policzyć, no bo u ciebie to się da pewnie policzyć, ty weźmiesz wyniki badań, rozpiszesz, to tyle gram, to tyle mm-hmm. gram, to tyle, jak ktoś ma czas, pewnie to poważę, mm-hmm. a człowiek, który nie ma takiej wskazówki... To taka moja złota rada, że jeżeli 3 razy w ciągu dnia siądzie do posiłku kompletnego, który będzie się składał właśnie z jakiegoś obiadu, z jakiegoś mięsa, ryby czy tam jajek, do tego dojdzie kasza, ryż lub makaron, do tego dojdą jakieś warzywa, to tak naprawdę nie musi się martwić o to, że przez cały dzień w takim podsumowaniu będą jakieś niedobory. 3 kompletne posiłki, ale nie takie jak dla ptaszynki. A żeby nie przesadzić? Żeby nie przesadzić. Jeżeli no, takie posiłki będziemy jeść, no to czym my przegniemy? Rozumiem. A jestem dużo prawdy, że to też powiedział Michał Piela na przykład, bo mm-hmm. powiemy przykład, bo to człowiek, który też ma cukrzycę, to mówił oficjalnie, więc to mm-hmm. żadna tajemnica, odpowiedział pewnie się, że nie jest szczupły, chudy, bo tak o nim pisano, tylko że jest w sam raz. Mm-hmm. No i właśnie, dużo to w sam raz dało mu to, że przestał słodzić, pić słodkie napoje. To jest też, może być taki, no nie mówię, że klucz do totalnego sukcesu, mm-hmm. ale to może być naprawdę dużo nam zmienić, dużo nam pomóc? Gdybym miała dzisiaj dać taką najbardziej złotą radę dla wszystkich, którzy borykają się z jakimiś właśnie trudnościami zdrowotnymi wynikającymi z żywienia, to jest wycofać wszystkie słodzone napoje i nie słodzić niczego, co pijemy. Niczego. Czyli tak naprawdę trunek dla człowieka nie powinien zawierać absolutnie żadnych substancji. Czyli co ten sok świeżego pomarańcza też może być... Jeżeli ktoś jest sportowcem, problemy? To znaczy, bo cały czas mówimy o tym, jeżeli ktoś chce coś zrobić zdrowszego dla swojego ciała, jeżeli ktoś jest sportowcem, ma treningi, dobrze się wysypia, czyli ma taką higienę mm-hmm. snu dobrą, rusza się, dobrze się odżywia, to tak naprawdę szklanka soku mu nie zaszkodzi. Mm-hmm. Ale jeżeli ktoś nie rusza się wcale, na posiłki, czy to w pracy, czy w domu, raczej nie zwraca uwagi, ciągle chodzi struty, źle się czuje, jest zmęczony, czyta coś 5 razy w pracy, chociaż treść jest prosta, ale to trzeba jakby okiełznać kilkukrotnie, to znaczy, że coś jest nie tak. Człowiek naprawdę nie ma takich mocy przerwów. Czyli te słodzone rzeczy tak. to jest dorzucanie sobie niepotrzebnych tak. cukru i kalorii? To jest cały czas tankowanie, to tak jakby zjeżdżać co stacja, tankować po 2 litry i dalej, i dalej, i dalej, czyli trzeba sobie wyobrazić,
O, użyję takiego przykładu. Nam się wydaje, że jak zjemy pół litra lodów, to jest grzech, ale jak tylko poliżemy troszkę, to nie. Wydaje się nam, że jak zjemy miskę winogron czy truskawek, to jest grzech, ale jak przejdziemy się przez kuchnię i zjemy trzy sztuki, to się nic nie stanie. No nie, my nie mamy schowka przy przełyku, do którego to wpada i czeka... Chomik ma taki. No, ale do chomiczków, no ale nikt nie chce tych chomiczków, nie? I teraz to już rusza. Tu już wydzielają się enzymy, zaczynają trawić, informacja idzie do trzustki, że idzie paliwo, no i tu cała tak jakby ta fabryka już rusza. I u niektórych osób to my mamy pracę przez 12 godzin w ciągu dnia przewodu pokarmowego bez wytchnienia. To który narząd by nie wpadł w niewydolność? Dobra, to teraz porozmawiamy o rzeczach miłych. Mhm. Jedziemy na wakacje. No. No i kupiliśmy sobie all inclusive. Mhm. Kolega, który u nas często występuje, mówi, że są nawet teraz, że to będzie lato last minute, jak nie ma się za dużej grupy, to można za dobre pieniądze gdzieś pojechać, mm-hmm. z gwarancją pogody, dobrego, ładnego hotelu, basenu, etc. No i cóż, tym lepszy hotel, tym lepsze wyżywienie. Mm-hmm. No i teraz jak sobie z tym poradzić, albo ewentualnie, dobra, no, na co sobie delikatnie można pozwolić? Czy jest jakieś takie święto wakacyjne? No pewnie. Jest święto wakacyjne. Bo jak tu liczyć kalorie, no? Jak ten kalendarz cały czas przychodzi. To, znaczy tak, nie powiem w ten sposób, że nie, wtedy to w ogóle nie liczymy. Wtedy to w ogóle nie liczymy, metabolizm się zmienia, wie, że to są wakacje, rusza na tak na poczwórnie szybsze obroty i po prostu spala wszystko w okamgnieniu, nie. Metabolizm dalej działa i funkcjonuje tak jak w zwykłą środę, wtorek, nie all inclusive. Mhm. No więc taka złota recepta. Dalej obowiązuje nas przerwa między posiłkami. Czyli jeść to idziemy jak jest pora karmienia, ale pomiędzy nie. Co najbardziej gubi nas na wakacjach, to co przynosimy sobie do leżaczka z parasolką, z bąbelkami, z kolorowym jakimś syropkiem, to jest bomba taka, że my przywieziemy no, walizki kilogramów nadprogramowych, jeżeli będziemy tłoczyć te wszystkie cukry również w przerwach pomiędzy posiłkami. Tym bardziej, że All Inclusive funduje nam tu stoisko z naleśnikami, tu stoisko z goframi, z lodami, czyli pomiędzy posiłkami to jeszcze można sobie dokładać. No, nie tylko gofry. Właśnie, nie, no są jeszcze takie fast foodowe rzeczy, nie, typu frytki i tak dalej. Unikamy tego. Przecież jak zjedliśmy posiłek, bag jest pełen, to czego my szukamy? Gdzie my to chcemy? Z drugiej strony, prawda jest też taka, że nie reklamujemy żadnego hotelu, żadnego kierunku, ale są takie hotele jak kuchnia po prostu śródziemnomorska, gdzie na pewno się można najeść i bardzo zdrowo, bo tam te owoce, te warzywa. Można, ale tam też owoce są osoby... Owoce morza są fantastyczne. Są, ale w ogóle tam też są osoby z nadwagą czy z otyłością, chociaż mieszkają w basenie Morza Śródziemnego i odżywiają się. No właśnie, jak zaczęliśmy o tym Morzu Śródziemnym, to tak na koniec jeszcze o wakacjach, to jest taki wspólny mianownik tego wszystkiego. To są pieniądze właśnie, bo jak jesteśmy, mieszkalibyśmy w Hiszpanii, południowej Francji, mówimy o Europie na przykład, no to dostęp do warzyw, owoców jest zdecydowanie łatwiejszy, szybszy. No u nas okazuje się, że lepiej zjeść czasem nawet niezdrowe mięso czy coś, no bo warzywa, owoce są bardzo drogie, więc czy to jest argument też? Żeby znaczy, tego, to, czy jak, czy, nie, czy może nie, tak, że jak się zbilansuje, nie trzeba zjeść kilograma fasolki albo jak tak, dokładnie, kalafiorów. Jak się zbilansuje, to nie trzeba, tym bardziej, że nie da się porównać bilansu z mięsa do warzyw, dlatego, że to są witaminy i minerały, a to jest budulec. No nie możemy zrobić tak, że my się najemy witaminami, bo one będą krążyć we krwi, ale one muszą dać wejść na przykład odpowiednim białkom do komórki. No to się musi łączyć ze sobą. Gdyby dla naszego ciała nie było istotne, czy coś jest węglowodanem, białkiem i tłuszczem, tylko jest zdrowe, to nie byłoby tego podziału, no bo po co? Bo po prostu byłoby jedno hasło. Odżywiajmy się zdrowo. Ale zdrowo to dla każdego może znaczyć coś innego. Prawda? No, oby jak najzdrowiej, na pewno warto nie przyjmować kalorii po prostu, które nic nam nie dają, takich troszeczkę bezsensownych. Typu sypanie cukru do kawy czy do herbaty, bo one nic nie dają, smaku nie do końca polepszają. Mówię, z swojej perspektywy kawa smakuje zdecydowanie lepiej, gorzka, takie jest moje zdanie, ma swój aromat. No i druga sprawa, tak przy okazji, to chciałbym kiedyś zobaczyć obiad Moniki. Przyjmuję szczególnie, wyzwanie. Szczególnie, ale już nie mówię, dodam nie taki codzienny, nazwijmy to roboczy, ale taki odświętny. Dobra. To wtedy jestem ciekaw, co by na tym stole było, czy byłaby szansa na ten prawdziwy deser, a tak naprawdę to oczywiście życzymy Państwu tak rozsądku przy zakupach,
Ja też się postaram. A dietę, no to jeśli dietę, to faktycznie pod kierownictwem, myślę, na początku lekarza, który zleci nam badania, ewentualnie jeśli trzeba diabetologa, no i dietetyka, bo diety cud niekoniecznie chyba są cudowne. Nie wyglądam, jakbym stosował, być może, ale na pewno cudowne nie są. A moi Państwa, gościem była Monika Przestalska, dietetyk kliniczny. Mam nadzieję, że nie popsuliśmy Państwu wspólnie wakacji i zaplanowanego wyjazdu All Inclusive. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ślicznie dziękuję.